Siema Królińska, z tej strony Męs, witam was w najnowszym w sumie vlogu, jakby nie patrzeć. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Mixer przestał istnieć, połączył się z Facebookiem. Szok. Zaskoczenie? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Lecimy z tematem. Tego chyba się nie spodziewał, że Mixer w sumie przestanie istnieć od Microsoftu. No tak w sumie z zaskoczenia, ni stąd, ni zowąd stwierdzili: znikamy, łączymy się z Facebookiem i do widzenia. Tak generalnie to zastanawiałem się, czy nie przejść na Mixer. W sumie testowałem go tam przez jakiś tydzień, jakiś czas temu, ale miał spore problemy z zapisywaniem streamów, żebym później mógł to jakoś ściągnąć, pociąć i tak dalej. Czasami w ogóle nie zapisywał, więc to był jakiś taki absurd, jak dla mnie. Więc no, nasiedziałem się na Twitchu i będę nadal siedział na Twitchu, więc to się nic nie zmieni. Natomiast to, co się zadziało na Mixerze, no to no, spore zaskoczenie, spore na pewno. Nie tylko dla widowni, ale także i zapewne dla samych streamerów. Z takich bardziej większych ciekawostek to na pewno, że dwaj najwięksi streamerzy, którzy przeszli na Mixer, mówię tutaj o Ninji i Shroudzie, generalnie zostali zwolnieni ze swojego kontraktu, czyli generalnie zachowali kasę z kontraktów, czyli to, co w sumie im się należało, dostaną. Są w sumie wolni, mogą pójść gdziekolwiek, więc to jest ciekawe. Co teraz się stanie, ponieważ z tego, co się orientuję, to wcześniej Facebook w sumie oferował im dwóm jakieś niesamowicie duże kontrakty, ale odmówili. W tym momencie sądzę, że nawet chyba nie przejdą na Facebooka. No chyba, że będą mieć jakieś kolejne zaskoczenie. Także tutaj prawdopodobnie wchodzi w grę podobnie albo Twitch, albo w sumie YouTube. Tak de facto nie ma jakichś tam większych tutaj platform, które by konkurowały, przynajmniej stawiały jakąś konkurencję, więc sądzę, że być może Ninja sam przejdzie na YouTube'a, a Shroud może wrócić w sumie na Twitcha. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno jeszcze na dniach albo w tygodniach następnych usłyszymy nieco więcej na ten temat. Ale sam też się zastanawiałem, czy nie przejść, ale mówię, padło jednak na Twitch, bo jednak on ma narzędzia, które w sumie działają cały czas i są tylko usprawniane. Natomiast Mixer, no, niestety miał swoje problemy i jak walczyłem w sumie tam ze wsparciem, to stwierdził: sorry stary, nic nie jesteś w stanie zrobić, przepadło, do widzenia. Także, a plusem było to, że mega szybko odpowiadali, ale no niestety nie mogli zrobić, nie widzieli od czego i tak dalej, także Mixer miał też tam swoje problemy, walczył. No i niestety nie dało mu się. W sumie podobna sytuacja była chyba z Hitboxem. Hitbox wcześniej też był trochę na scenie takiej streamingowej. Niby się zamawiało za ten spokój, a później wyszło, że w sumie Microsoft mi przejął, więc to takie kolejne było zaskoczenie tak de facto, nie? Bo Microsoft przejął Hitboxa, a teraz Mixera przejął Facebook. Także po kolei gdzie są kłaniani ci mniejsi do tych większych, więc no, zobaczymy. Być może coś z tego ciekawego wyjdzie, może nie, zobaczymy. Wyjdzie wszystko prawie tak, jak mówiłem wcześniej. Czas pokaże. To w sumie to tyle, co chciałem, bo być może niektórzy też po prostu nie wiedzą, co się dzieje i tak dalej. Chciałem w sumie go zakomunikować, że coś takiego się stało i podzielić się moją, że tak mówię, opinią. Czy to dobrze? No mówię. Zobaczymy, czas pokaże. Fajnie by było, jakby była jakaś konkurencja większa i tak dalej, bo w chwili obecnej tak czy siak Twitch ma większość. No i zobaczymy, być może nadal Twitch będzie nadal królem streamingowej platformy. YouTube i Facebook patrzą. Zobaczymy. Trzymajcie się. Hej, hej.